Witajcie, samochód, w którym właśnie siedzę, pojawił się już jakiś czas temu na kanale. Była to pełna prezentacja. No, przyjrzeliśmy się tej maszynie z bliska. Dzisiaj film uzupełniający, gdyż wtedy silnik jeszcze nie był dotarty. Aktualnie jest. Bo przed Wami Mercedes AMG GT63S e-Performance. Topowy. Ponad 800 koni, prawie 1500 Nm. Na wycieczkę za granicę nigdy jeszcze nie gnałem mocniejszym samochodem. Maszyna ta została mi udostępniona przez autoryzowanego dealera Mercedes-Benz Mojsiuk. Naprawdę respekt. Ale w zasadzie jak mamy do czynienia z takim samochodem, no to pokazanie jego możliwości jest jak najbardziej na miejscu. Hashtag kołbaskowo. Mamy tu dwa silniki i dwie skrzynie biegów. Z przodu 4-litrowa podwójnie uturbiona V8, skrzynia automatyczna 9-stopniowa, a z tyłu silnik elektryczny, który ma dwa przełożenia. Łącznie ten cały układ oferuje kierowcy 843 konie mechaniczne i 1470 Nm. 1470 Nm! Abstrakcja, jak się możecie domyślać, można się tym samochodem przemieszczać dość dynamicznie. Mercedes deklaruje, że czas do pierwszej setki powinien wynosić 2,9 sekundy. Rzeczywiście tak jest. I to przy 27 stopniach na plusie. Prędkość maksymalna? 316. Ale najbardziej interesują mnie tutaj czasy w 100-200, 200-250 i chyba 200-300. I nawet nie wiem, czy tutaj sobie Raceboxa zaraz nie przestawię i sobie takich właśnie czasów nie będziemy mierzyć. Myślę, że możemy startować. Oj, będą emocje. To wszystko popodłączane, odpalone. Szczerze mówiąc, aż mi tutaj, kurczę, ciary przechodzą, jak już widzę te wskazania na Raceboxie. 100-200, 200-250 i 200-300 do pomiarów. No nic, palimy i przy tym soundcheck, bo ten samochód jak się dotarł, to tak się chyba troszeczkę bardziej rozstrzelał. Tak jest, od razu pojawiła się tutaj możliwość odpalenia procedury startowej. Także 2,9 do paki, proszę Państwa. Takiego szatana jeszcze nie prowadziłem. Myślę, że wszystko ok. Jeszcze sobie zużycie paliwa. W ogóle zużycie paliwa sobie wykasujemy, ale w zasadzie samochód hybrydowy. No to będzie naprawdę tutaj, o, aż Raceboxik chciał się wyłączyć, się wystraszył. To będzie naprawdę ciekawa próba autostradowa. Będę się jąkał oczywiście, auto rozgrzane. Dzisiaj na Kołbaskowie reprezentacja busów głównie. Miejmy nadzieję, że będzie ruch ok. No, tego auta w zasadzie... No będziemy jechać szybko, ale do tych prędkości wysokich powinniśmy bujać się w dość krótkim dystansie. No. Ok. No coś takiego to jest. Dobra. Nie możemy mocniej, bo przekroczymy prędkość. No były tutaj problemy z trakcją nawet. Z czterech kół problemy z trakcją. No mamy ograniczenie do 80. Ojejku. Jeszcze widzę kontrola jakaś. Ciekawe, będziemy tutaj kontrolowani, czy nie będziemy? Dobra, już nie będę tutaj wszystkiego pokazywał, jak to będzie przebiegać. No mam nadzieję, że pojedziemy, no. Już tak tutaj emocje sięgają zenitu u mnie. A jeszcze coś takiego? Jak na razie mogę powiedzieć, że spalanko wynosi 36,5. Mam nadzieję, że perspektywa jest ok.
100-200. No nie wiem, czy tutaj zmierzymy do drugiego mostu. Trochę jest ruch. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń. Ciśniemy. Dobra, 6-4, ale tutaj lekki problem z trakcją był. Ale też było z górki. Minus 2-2. Ale coś nie jestem przekonany do tej perspektywy. A taki dzisiaj ważny test. To jest samochód, przy którym powyżej 100 km, jak jedziemy więcej niż 100 km na godzinę, możemy mieć problem z trakcją. Tak, to prawda. Ale spoko. Dzisiaj ładna pogoda, także opony nam się dobrze rozgrzeją. Zwolnimy. I teraz może? No, minus 0,3. Także już mniejszy spad, a 6,42 wciąż tutaj jest ok. Boże, 218 jechaliśmy, powinniśmy jechać 100 więcej w dzisiejszym filmie. Wie co, tutaj zmierzymy sobie od 200 do 250. Dobra, minus 0,2%, 5,74. Dobra, póki możemy szybciej pojechać, to jeszcze powiem wam, że tutaj jest bateria, która praktycznie była już tak, no, na skraju rozładowania, powiedzmy. Nie można jej do zera oczywiście rozładować, ale tak na 1/4 musi być zawsze naładowana. Jak się jedzie dynamicznie tym samochodem i w trybie race, to gdy silnik spalinowy tutaj chodzi, bateria nam się naładuje, a korzystamy z baterii i z prądu podczas deptania do dechy. Mam się już 20 parę procent baterii naładowało na przykład. Hamulce ceramiczne, pokaźnych rozmiarów. Nie robią sobie tutaj nic z takich podhamowywań. No, na tor są przystosowane przecież. Gdzie jakieś pojedyncze hamowanie na autostradzie? No dzisiaj z ruchem jest ciężko. Wjeżdżamy na odcinek specjalny. Straszne szatanisko, trochę jak w grze. I mistrz lewego pasa. Zjechał, zauważył. Kolejne wyprzedzanie. Nie, no nie. Proszę państwa. Dobra. Tutaj musimy trochę przyhamować. A, nie muszę aż tak ostro. Zmierzyliśmy sobie czas 200-300, 19,5 sekundy. 19,5 sekundy, 200-300. Jeszcze takich pomiarów nie robiłem. Na wszelki wypadek nie zjedziemy sobie na Szmyln, a pojedziemy naszym odcinkiem awaryjnym. Prawy pas. Nie wiem, czy może być ktoś szybszy, ale prawy pas. Chwilę odpuśćmy. Nie, no i busik. Nie wiem, czy wam mówiłem o wietrze, ale teraz jechaliśmy troszeczkę z wiatrem. No, tutaj nie będzie problemu dla tego samochodu, jak lekko pod wiatr dziabniemy. Zwalniamy, zrobimy sobie tutaj sound check. Ok. No, będzie zawrotka. W stronę Szczecina jest luźniej. Musiałem trochę powalczyć z tym telefonem, który nagrywa, bo się trochę przegrzał.
jadę bez włączonej klimatyzacji, żeby tutaj pełen potencjał był tego auta. No i co? Kickdown. Ja pierniczę. Kurcze pieczone, do 1000 rewolwerów. Trzeba kulturę zachować, mimo olbrzymich emocji. O, tej turbiny, te zawory upustowe. Ale tu jest dźwięków. Jest on taki, po prostu nie wiem, jak w trybie race jeszcze teraz jadę, taki szarpiący, wulgarny, chamski. Taki ma być. No i naprawdę delikatny wjazd na autostradę. Kamera nagrywa, nagrywają kamery. Pan gdyby chciał, mógłby szybciej przyspieszyć, nawet jakby był załadowany. Dobra. .66 i było 0,5% pod górę. Nie, dobra. Potem wam powiem, jakie wartości wyszły. Dobra. Kaganiec. 319 km na godzinę. 315 według GPS-u. To jest prędkość maksymalna tego samochodu. Ja nie mogę. Jeśli chodzi o czasy. Tak jak mówiłem, od 0 do setki, no to widzieliście, 2,93, 100-200, pod górkę było 0,5%, 6,65, 200-250, 5,71 i 200-300, 18,88. Cóż to była? Za próba autostradowa. No sami przyznacie, coś niesamowitego. Ja wiem, czasami piszecie w komentarzach, że kogończy, to trzeba tam kary wprowadzać. Ale skoro tutaj odbiliśmy się od tych 315 km na godzinę według GPS-u i 319 według prędkościomierza, myślę, że takie kagańce jak najbardziej akceptujemy. A w ogóle jeszcze sprawdzimy sobie może prędkości obrotowe. W ogóle ten samochód możecie sobie kupić nawet, momencik, w trybie komfort, damy tu manualnie, 9 bieg. No, dzwońcie, odzywajcie się, Mercedes Mojsiuk, autoryzowany dealer. O, jeszcze silnik się wyłączył, bo przecież to hybryda typu plug-in, także tutaj walka. No 37 litrów średnie zużycie paliwa przy takiej jeździe, ale... Można porównywać inne 840-konne samochody ze zużyciem paliwa. Zobaczymy, jakie wyniki będą miały one. 120 km na godzinę, 1501 obrotów i stówka. Nawet nie wiem, czy dziewiątkę będziemy mogli wbić przy stówce. Można. 1246. Dziękuję. Mam nadzieję, że ten samochód wam się niesamowicie podobał. Ta cała próba autostradowa, te wszystkie pomiary, coś fenomenalnego. Pozdrawiam i widzimy się w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.